Przełom tysiącleci zastał polski maraton w niezbyt dobrej kondycji. Polacy nie lubili biegać. Dowód? W roku 2000 najliczniejszy polski maraton liczył raptem 700 uczestników. Biegacz był postrzegany jako dziwak, który w dodatku śmiesznie wygląda, bo i moda sportowa z tamtych lat była trochę śmieszna. Początkiem przełomu stał się rok 2002. Powodów było kilka. Pierwszy miał miejsce wiosną, kiedy to odbyła się pierwsza edycja maratonu w Krakowie. Jego twarzą został Robert Korzeniowski, który sprawił, że bieg maratoński przestał być kojarzony wyłącznie z grupą fanatycznych 50-latków w gadkach, a stał się obiektem zainteresowania mediów. Uważam, że mamy dzisiaj wszystkie szanse ku temu, by zawodnik biegający w maratonie był lepiej monitorowany, jeżeli chodzi o międzyczasy, widział siebie potem na tej trasie, kiedy już sobie będzie analizował ten maraton po kolei. To nie jest wcale trudne, by za każdym razem pojawiało się na międzyczasach nazwisko człowieka, który przebiega w tym momencie. Tak się dzieje w zawodach, gdzie jest nieco mniej uczestników. Czy to będzie chip w numerze, czy w bucie, nieważne. To już jest kwestia inwencji tak naprawdę informatycznej, ale uważam, że ten maraton cały czas powinien dawać informację zwrotną biegaczowi. No i chyba rzecz najważniejsza nowoczesnego maratonu, która nie opiera się na technologii, ale uważam, że nowoczesny maraton to są oczywiście zawody tu i teraz, ale to jest cały rok przed i cały rok po, to jest budowanie takiej społeczności, która właściwie jest takim biegającym perpetuum mobile. Drugie wydarzenie miało miejsce na początku października, kiedy to podczas trzeciej edycji maratonu w Poznaniu, po raz pierwszy od ponad 10 lat w biegu maratońskim rozgrywanym w Polsce na mecie zawodów zameldowało się ponad 1000 biegaczy. Hasło reklamujące tamtą edycję poznańskiej imprezy "Po raz pierwszy będzie nas ponad 1000" dziś śmieszy, ale wtedy inspirowało. Hasło mówiące o tym, że po raz pierwszy w maratonie w Polsce wystartuje ponad 1000 osób, zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Już sobie wyobrażałem czterocyfrowy numer startowy. Już samo to było przeżyciem niezwykłym, ponieważ poprzednie maratony, w których brałem udział, były maratony na albo 700 osób, albo wręcz na 100-kilkadziesiąt osób. Numer, który zaczyna się na jedynkę z przodu i potem ma jeszcze trzy cyfry, było coś niesamowitego. I takie samo wrażenie zrobiło to na wielu uczestnikach tego maratonu z całego kraju i zadziałało tak naprawdę jako samosprawdzająca się przepowiednia. Będzie nas ponad 1000, bo dużo osób przyjedzie, a dużo osób przyjedzie, bo będzie nas ponad 1000. I tak rzeczywiście się stało. Pamiętam, tego dnia w Poznaniu panowały straszne warunki. Zaczynał się ten maraton w nieprawdopodobnej ulewie i tak naprawdę ta ulewa trwała przez jakieś 2 godziny. Wszyscy byli mokruteńcy, ale atmosfera była niesamowita, bo po raz pierwszy od kilkunastu lat w Polsce odbywał się maraton na taką skalę. Wydarzenie trzecie miało miejsce w 2 tygodnie później, w Warszawie. W ostatnią sobotę października odbyła się tam najmniejsza w historii edycja maratonu warszawskiego. Najmniejsza, bo zorganizowana w ostatniej chwili. Ale pewnie najważniejsza, bo po raz pierwszy organizacją stołecznej imprezy zajęli się zupełnie nowi ludzie. Ci, którzy w chwilę potem mieli stworzyć fundację Maraton Warszawski. Szczególną pamięć zapadł mi właśnie, pamiętam maraton rozgrywany w 2002 roku, ponieważ była to pierwsza impreza rozgrywana po okresie jej braku w latach poprzednich. Tego wysiłku organizacyjnego podjął się Marek Tronina. Pamiętam, że wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni, że wreszcie Warszawa jako stolica dużego państwa będzie miała możliwość zorganizowania maratonu na wysokim poziomie. No, okazało się, że z tym poziomem było różnie z uwagi na to, że trasa przebiegała, z tego co pamiętam, w okolicach Parku Saskiego, w okolicach hotelu Victoria, pomnika nieznanego żołnierza. Również czas rozgrywania samego biegu był troszeczkę dziwny w stosunku do tych klasycznie rozgrywanych, ponieważ było to późne popołudnie, no i niestety nie dopisała nam pogoda. Było koszmarne zimno, od samego rana z dużymi przerwami lał deszcz, warunki były no nie do pozazdroszczenia, w zasadzie z reguły, czy też zasady wykluczały zdobycie bardzo dobrego, czy osiągnięcie bardzo dobrego wyniku sportowego. Od tamtej pory zaczął się nieprzerwany i coraz szybszy rozwój amatorskiego biegania w Polsce. W dużej mierze nakręcała go rywalizacja organizatorów biegów o palmę pierwszeństwa, która przekładała się na kreatywne pomysły promocyjne i komunikacyjne. Oraz, co najważniejsze, na jakość organizacyjną. Padały kolejne bariery. 2000 uczestników w roku 2006, poprawienie mającego 27 lat rekordu frekwencji w polskim maratonie w rok później oraz kolejne granice 3 oraz 4000 uczestników w roku 2009.
Biegałem właściwie od zawsze, tylko że przez większość swojego życia biegałem za piłką. Kiedy już skończyłem profesjonalnie uprawiać futbol, wtedy pomyślałem, że muszę znaleźć jakieś ujście dla swojej magazynowanej każdego dnia niepotrzebnej energii. No i w końcu za namową mojego kolegi z redakcji Tomka Smokowskiego zdecydowałem się wystartować na 30 urodziny w 30 maratonie warszawskim w 2008 roku. I to był mój pierwszy poważny życiowy start, który zakończył się wielkim sukcesem i jednak klęską, bo sukcesem było dobiegnięcie do mety. Ani razu nie maszerowałem, ani razu nie przystanąłem, ale miałem potworny kryzys między 22 a 28 kilometrem. Pomógł mi znany bokser, brązowy medalista olimpijski z Moskwy, który biegł również ten maraton. Krzysztof Kosedowski miał akurat butelkę z wodą i glukozą. Kazał mi na siłę pić i to mnie uratowało, bo potem końcówka maratonu już była całkiem przyzwoita. 3:40 to nie był czas, którym trzeba byłoby się jakoś wyjątkowo chwalić. Natomiast za metą pierwsza reakcja była nigdy więcej, ale już następnego dnia na sztywnych nogach, jak wstałem, żeby zaparzyć sobie kawę, powiedziałem: trzeba biegać, maraton warszawski to jest super impreza. Dziś polski maraton to kilkanaście tysięcy maratończyków, rosnące zainteresowanie mediów i rzesze nowych adeptów, którzy chcą zostać maratończykami. Bo bieganie nobilituje. A nowy rozdział w historii polskiego biegania i maratonu zacznie się 30 września 2012 roku, około godziny 11:10, gdy na Stadion Narodowy wbiegnie pierwszy maratończyk. Tego dnia, w tym momencie, polski maraton zagości na arenie, która jest symbolem nowej sportowej Polski i która budzi wielkie emocje. Bo każdy chciałby zostać bohaterem narodowego i każdy będzie nim mógł zostać. Stadion Narodowy może się podobać albo nie, można mówić, że jest za duży, że jest w złym miejscu, że nie ma na nim bieżni lekkoatletycznej, ale tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, bo prawda jest taka, że Stadion Narodowy stał się symbolem sportu w Polsce, tego nowoczesnego, który zaczyna być budowany w tej chwili, w XXI wieku. I to, że na płycie Stadionu Narodowego będzie znajdowała się meta biegu maratońskiego, jest naprawdę wydarzeniem niezwykłym, bo ta meta tutaj z jednej strony symbolizuje pewnego rodzaju nowoczesność i rozmach tej imprezy, a z drugiej strony jest symbolicznym nawiązaniem do faktu, że 30 kilka lat temu, dokładnie z tego samego miejsca, ba, dokładnie tego samego dnia, 30 września, wyruszył pierwszy maraton pokoju, pierwszy otwarty dla amatorów maraton rozgrywany w Polsce. Jest to taka paralela, która sprawia, że ci wszyscy, którzy startowali z tego miejsca 30 września 1979 roku, a jest jeszcze sporo takich osób, poczują, że pokonaliśmy wspólnie wielką, olbrzymią, gigantyczną drogę, która sprawiła, że w tej chwili maraton, bieg maratoński w Polsce przestał być już symbolem czegoś śmiesznego, przestał być kojarzony z facetami w krótkich spodenkach, a stał się obiektem marzeń wielu osób, milionów Polaków, którzy też chcieliby być tacy jak wszyscy inni bohaterowie narodowego. Kolejne rozdziały historii polskiego maratonu może dopisać każdy. Września 1979 roku na Stadion Dziesięciolecia wbiegli uczestnicy pierwszego maratonu pokoju. Dokładnie po 33 latach, 30 września 2012 roku, zawodnicy 34 maratonu warszawskiego będą finiszować na Stadionie Narodowym. Pytanie konkursowe jest następujące. Ile razy w historii maratonu warszawskiego bieg odbywał się 30 września?